Kiedyś zorganizowaliśmy konferencję TEDx Politechnika Opolska. Tym razem udało nam się zaprosić bardzo fajnych prelegentów. Jest ich 13, a w zasadzie 14. Prowadzi nam imprezę wspaniały, jedyny Ryszard Rębiszewski. Konferencja ma nas pobudzać, motywować, inspirować do działania. Każdy ma szansę. Konferencja cieszy się bardzo dużą popularnością. Nasze wyjściówki rozeszły się w 4 dni i sala pęka w szwach. Udało nam się zaprosić bardzo ciekawych ludzi. Prezentują oni różne obszary swojego działania. Mamy mnicha, mamy biznesmena, mamy gangstera, mamy olimpijkę, a także ludzi, którzy na co dzień pracują i motywują ludzi. Niezwykłe jest to, jak bardzo różni ludzie o bardzo różnych doświadczeniach i takich głębokich przeżyciach tutaj są, bo my tu mamy właściwie spektrum wszelkiego rodzaju przełamywania kryzysu i dochodzenia do tego poczucia, że z wszystkiego można wyjść. Jeżeli z tej imprezy połowa uczestników wyjdzie z takim przekonaniem, że są w jakiś sposób niezłomni, to znaczy, że cokolwiek się w życiu przydarzy, to jakaś szansa i jakieś światełko jest, no to takie TEDxy niech się odbywają jak najczęściej. Bardzo się z tego cieszę. Tak naprawdę pierwszy raz, kiedy zobaczyłam TEDa w Stanach, to gdzieś było z 6 lat temu. Pamiętam sobie, tak właśnie powiedziałam, mówię, że o Jezu, moim marzeniem byłoby się tutaj znaleźć. No Jezu. I jakoś moje marzenia się spełniły. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być, opowiedzieć o swojej historii, o swojej pasji, o swojej miłości do szermierki, do sporta. W zasadzie szermierka jest już czymś więcej niż tylko pasją, jest moją karierą, jest moim życiem i chciałabym się podzielić tym moją jak gdyby przygodą ze sportem, jak ona wygląda. Wiadomo, że to jest roller coaster, raz na wozie, raz pod wozem, także cieszę się, że mogę się tutaj podzielić swoimi doświadczeniami. Im częściej jestem zapraszany na tego typu konferencje, im częściej występuję, tym większą mam pewność, że to, co w życiu robię, czyli inspirowanie ludzi, pokazywanie im, że bariery są tak naprawdę tylko w głowach, to jest tylko potwierdzenie na to, że to wszystko idzie w dobrą stronę. To jest na tyle motywujące, że jakby każdy człowiek w każdej historii może znaleźć tak naprawdę cząstkę siebie. I jeżeli ktoś komuś kiedyś przyszło stawić czoło pewnym problemom i ta osoba sobie poradziła, no to automatycznie uruchamia się taki guziczek w naszym umyśle, który uruchamia takie pytanie, że dlaczego ja miałbym sobie z tym nie poradzić.